prawie wszyscy znają. Wszyscy, cały tak. Vincent Van Gogh. Nie tak, profesora Mieczysława Olszewskiego. Wiele ci zawdzięczamy, bo już trzeci rok z rzędu zaszczycasz naszą galerię swoimi pracami. I za każdym razem jest przyjemność. I za każdym razem jest zaskok. To jest najważniejsze. Muszę ci powiedzieć, że zachwyciły mnie te twoje erotyczne, martwe natury. Erotyczne. Są różnymi takimi otworkami. Naprawdę pobawiłeś mnie, bo te wiary żyją, one mają duszę, one są, to jest żywa, martwa natura. Gary, to po prostu jest moje wspieractwo. Pracujcie. Zaczynam widnie od Paryża, od Krytarku, ale tu nie te blachy, bo one tam wiadomo, supony zbieram stary. I rzeczywiście wydaje mi się, że mieszkam już od 10, patrzę, bo mam muzeum. Oczywiście to jest mały fragment. Podobają mi się, to są rzeźby. Ostrołęka. I po prostu chciałem zrobić kawał, który wszyscy wiedzą, że jestem ginekologiem malarstwa, że im zrobię dupę i zrobię martwe ratury. Na energetyce mówią, mam czas, langsam, popierdalam te kropki jak kura, jak ziarna. I jest to relaksujące dla weterana, wiesz, z Batifu. I po prostu jako bogata budowa robię to bez interesowny stać. No i chciałem zrobić żart, tylko żeby zrobić żart dla tych kilkunastu przyjaciół, którzy się ja się narobiłem. Ale ja muszę ci powiedzieć, bo nie to jest zupełnie inny na zewnątrz jak od środka. Jest to człowiek bardzo wrażliwy, delikatny, mimo że wydawałoby się, że tak nie jest. Jest przede wszystkim cudownym, jest bardzo zaangażowanym artystą, malarzem, jest cudownym ojcem, jest fajnym przyjacielem. Naprawdę nie to jest wyjątkowy facet, to sama instalacja tego wszystkiego, przywiezienie tutaj w potwornie trudnych warunkach. To jest wina moich rówieśników. Albo są przed chemią, albo w trakcie chemii, albo po chemii, albo przed zabawem, albo po zabawie. Kto ma wierzać? Wiesz, no, że zabije się taki chyba dyrektor, albo profesor na drabinie, wiesz. Musiałem zrobić to sam. No wiem, trzech mi wieszało. Ale będzie oglądalność, bardzo dobrze. No i w ogóle dziękuję ci za to, że ten jarmark, taki pełen tłumów, które szukają niewie, nie wiedzą czego szukają, ale może to ktoś zajmie. Dziwię się, Polskiej Artystyzacji, która jest instytucją jakby wizualistów. Wydawało mi się specjalistów. Wynaleźli się kamieniczkę w takiej odległości od fasady zbrojowni, że cały ten milionowy tłum, który jest nadzieją biednych artystów, że zajrzy, robi sobie selfie na tle elewacji, dokładnie w tym miejscu. Nie spotkałem przez parę godzin, przez 3 lata człowieka, który by się obrócił w prawo. Jeżeli nie ma pierogu, nie ma także energii, żeby wejść w 4 stopnie. Jest to właśnie czarna dziura w kosmosie, sfera śmierci. Proszę mi wierzyć, to nie ekshibicjonizm, bo tu nie ma żadnej publiczności. Wy nie wiem, po co przyjechaliście. No trudno, no już sobie niepotrzebnie zasłaniacie to tylko trudno. Ale nie wygłupię się. Już nie będę więcej gadała, bo jesteś lepszy gadami ode mnie. Nauczyłeś się tego przez wiele lat profesury na uczelni. Profesorka się nauczyła gadać ode mnie. Mogę już teraz powiedzieć coś o siebie, ten mój życiorys skrócony będzie. Nie jestem cynicznym, skurwy synem. Nie będę was zamęczał, upalne w południe za komuny. Wszystkie zło przychodziło z Ameryki. To tak przyszła za komuny literatura amerykańska, córka amerykańska, przykładowo Hemingway, Faulkner, Steinbeck i Kotler. Właściwie z pozwolenia cała Polska młoda,
system, młodociana inteligencja, pożarła to żarłocznie wszystko. I teraz dzielili się tylko na tych, którzy wybierali góry. Była ogromna rzecz, a która wyszła oczywiście Hemingwaya, który pierwszy się załapał jako ryba na metrowego. Ale była taka druga, która miała jakby większą cierpliwość i czytatem, znaczy nie tylko wszystkich, ale Faulknera. I ja byłem jako 13-latek, właściwie dostałem ofertę Faulknera kilkudziesięciu książek. I ja po Faulknerze, no, mówię prostymi zdaniami. Faulkner potrzebuje stronę na trzy zdania. I po prostu tak wyrosłem. Natomiast uwielbiam anegdotę byłej żony Hemingwaya, która jak się na domową wizytę wyrwała do Polski i wpadła do Krakowa, do Piotra Skrzyneckiego. Ja widziała barwę i opowiadała, jak każda była rola. Jest cudowna. Powiedziała, Ernest pisał dlatego tak książki, bo znał tylko 200 słów. No i po prostu już wiem, na czym polega moje gatunstwo. Wiem, że państwa nie mogę po chamsku jeszcze starszych ode mnie, co się rzadko już teraz zdarza, męczyć. Mam tylko małe dwa kawałki i już będzie spokój. Ja pierwsza o martwej naturze. To jest żadna przez sensacja, jest to kanon. I dla mnie sprawdzam, bo już od chyba 3 lat na pewno jestem w szkole, że chyba jest ciągle na egzaminach wstępnych obowiązujący jako no, badanie talentów Janutunarza. Czyli jest to triada kiedyś była zawsze, martwa natura, akt i pejzaż. I tak nas chowali. Ja w 69. Przypadek komandujący coś nazwić 50 lat temu, zrobiłem dyplom i tam chyba miałem 2-3 martwe natury. I to, jakby to powiedzieć, no teraz ma to formę po tych 50 latach takiego sentymentu, nie resentymentu, takiego, ale głównie w tonacji nie, strasznie poważnym, bez przestania. Natomiast z matą naturą miałem, i teraz, jeżeli nie miałem to CBA albo czegoś, to mogę to powiedzieć, no zwykły, prostytucyjny związek, nie bywały zupełnie w skutkach. Ludzie wiedzą, co opowiadają, że jedni przeżyli tam nowy komunę, taką i jaką. I ja w 73 roku, uważajcie, to jest faszyzm hiszpański, jest Franco. Jadę do Madrytu, do Barcelony, oczywiście samochodem, rozwiążony, kochanki. I szwagra. I właściwie ogląda rzeczy nie bywa. Andrycie wprawdzie kupuje pocztówkę tam Melendeza na fanatyka. Dzwon koło sosia, cytryna i jakiś garnek ceramiczny na kopku. To tam wśród kilku oczywiście innych tam moich wyborców. Przywożę do domu i staję wobec tej strasznej, czerwonej rzeczywistości. Faszyzm poznałem pod Pradą. Kiedy jako hipis leżeliśmy w kwiatach pod muzeum oddychając między nami, a to było tysiące nas i hospisa, to chodzili dwumetrowi policjanci z bronią maszynową amerykańską w czarnych antyterrorystycznych kostiumach i prosili stand up, stand up, banki, nearly, żebyśmy się przesiedli na ławki. Kurwa, po polskim orlu, jak tym zobaczył faszystowskich bandytów, którzy chodzili uśmiechnięci, po prostu zabawiali nas, żebyśmy pięknie trawy, to trochę wróciłem z lekką, nie wiem, jak będzie, rezerwą do powrotu. I zrozumiałem, że muszę sobie zdawać sprawę, że znaleźć gołe kobiety jako główny kolor, nie mam żadnych, jakby wielkich tam szalonych perspektyw. I takimi na pewno byłyby najpierw zgrabne obrazy. I mówię, kurwa, mam tylko Melendeza. Strzeliłem go raz, wymieniłem go, uważacie, za sedes szwedzki używany ze statku szwedzkiego na remontówce od sąsiada, który go wyciągnął, komuś śruby nie pasowały i za ten obrazek tego Melendeza, który malowałem tam przez
No, 4 godziny, dzięki pędzlem to dostałem. To był mój pierwszy sukces. Później poszło dalej. Za tego Melendeza w wysokości 90 na 110. Ja to mam przez reprodukowane, że nie myślę, że już to mam. I dostałem prawo jazdy i przejechałem 1 km, z tego mam 25% przepisów. To chodziło o to, że nie było to wtedy koniec. Za namalowanie, no teraz tam to była replika jakiejś kolendy. Dla pułkownika, dla sportówki. Mogłem jeździć z rodziną, swoim Mercedesem, kursem, z dzieckiem, bez dziecka i żony zastał, bo taka była procedura. Więc to okazało się korupcją, nie wiem, nie wiadomo, że taką słowa znała ta rzeczywistość korupcji. Przyjaźń z artystą. Postanowiłem wam przeszedł nowy akapit w książce, jak zaczynałem karierę. W ciężkich czasach stalinowskich, o ironii wiodło mi się mega. Utrzymywany przez rodziców w tamtych realiach po wojnie jak całkiem majętny, brylowałem na bankietowych stołach biało-ścielonym obusem, siedząc między karafkami pełnymi kolorowych nalewek, a salenderkami szkulek w tymi wodzie, obok przyjów kultowej zakąski tamtych czasów. Dynia słodko-kwaśna i ustępowała smakiem i atrakcyjnym wyglądem 20 lat później poznanym ananasem. W ramach obsadzony przez chłodnego ojca rolę Wunderkinda, sześciolatka rysującego konie w galopie z wygłoszką w Kossaku. Dziecko rysujące jak familia Kossaku nie robiło na coraz bardziej nieprzeźwie i dobrze z satysfakcjonującego pewnego ojca wrażliwego. Dlatego podnosił mi poprzeczkę, rysowałem rzeczone konie do góry nogami. To nie był zwykły film, to był już pustulica. To już towarzyszyło mi, albowiem trio cyganów, dwóch skrzypków i akordeonista, wirtuoz, grający na wyłożonym krwisto-czerwoną masą podłogą Weltmeisteru. W braku palców, prawej dłoni, grający tą resztą ręki, co po jakimś okaleczeniu pozostało. Kiniacki ubiór muzyków, buty z wędrowej skóry na 7-centymetrowych kosztowych kontynuach, haftowane marynary sprawiały takie wrażenie, że młody Bonczia spędził stres między swoim latwegach, a kilkadziesiąt lat później Robert Florcza wyglądali jak prowincjonalni szomni. Z tymi Kossakami to być może trochę przesada, że gmina materialne dowody, pamięć ludzka była zdobotna, mogę zgodzić się, że rysowałem jak Kossak jeżdża. Jeśli to nie jest prawda, to przynajmniej mniejsza przesada. Ten Weltmeister z 12 registrami stał się przekleństwem mojej siostry Ari. Bliźniaczy egzemplarz nabyty przez naszego amoru rodzinnego rodzica miał jej zastąpić fortepian w grze, w którym kształtowała się Madame Kossak. Ten prafil ku stulicy toczki w niemieckim miasteczku na Warmii, gdy malowany gotykiem pod szwabachem, szyldy malowane za nilzową farbą, łatwością wędrujące, pokrywające ją warstwy tamtej polskiej banki, odmawiające nową karzowską przez formą stronniczą. To, że Kusturica urodzi się 2 lata później, nie ma nic do rzeczy. To Anna z czasem musiała brać udział w naszą rodzinę mądrzą. Trauma moja siostra to jedyna ofiara czasów stalinowskich w naszej rodzinie. Ojca była amnestia po śmierci wielkiego kuzyna, ja najwyraźniej byłem w Kaleszu. To mniej więcej mamy początek mojej kariery. Chciałem wam powiedzieć koniec, ale jak